Witam Państwa, mówi Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W tej części kursu powiemy sobie kilka słów na temat noda o nazwie Blur, lub po polsku mówiąc Blur. Jest to nod, który odpowiada za rozmywanie obrazu. Ja bym na początku można było pokazać, co on robi. Postaram się ustawić scenę, korzystając chociażby z tych naszych napisów, które tutaj mamy, i oczywiście odpowiedniego światła. A więc światło ustawię przed napisem, zrobimy szybko render i zobaczymy, czy jest w porządku. I tak może właśnie być. Teraz przełączę się do edytora nodów i włączę sobie nody kompozytowe. I teraz w tych nodach potrzebny jest mi nod o nazwie Blur, a więc dodam go sobie. On znajduje się w grupie filtrów i wygląda dosyć prosto. Taki nod mogę wstawić bezpośrednio w oś łączącą render layer z nodem kompozytowym, który generuje wynik, ale zanim to zrobię, dodam jeszcze viewer. A więc Ctrl-Shift z lewym klikiem na nod, aby dodać do niego viewer. To działa w wersji 2.63, we wcześniejszych tego skrótu nie było. I backdrop. Oczywiście backdrop nic jeszcze nie pokazuje, ale już go sobie ustawię. I teraz, jeżeli połączę swój obrazek z nodem Blur, to wtedy mam na podglądzie poprzednio wykonany render. Nod o nazwie Blur potrafi rozmyć scenę na różne sposoby. Te sposoby wybieram sobie z listy rozwijanej. Na początku domyślną opcją jest Flat, czyli takie proste, szybkie rozmycie. Następnie mogę wybrać rodzaj tego rozmycia, czy dodatkowe opcje, a później jak bardzo to rozmycie ma następować w osi X lub w osi Y. Widać, że jeżeli rozmyję z totalną przesadą, no to po pewnym czasie dostanę rozsmarowaną scenę w osi X. Tego typu rozmycie ma pewne cechy i teraz te cechy warto omówić. Przede wszystkim rozmycie będzie powodowało, że jasność rozmywanych punktów będzie maleć. Im bardziej rozmyję scenę, tym jest ona ciemniejsza. Dlatego istnieje coś takiego jak korekta gammy. Jest to checkbox o nazwie gamma. Jeżeli wcisnę gamma, wtedy scena staje się troszkę jaśniejsza. Ta korekta zostaje wprowadzona po to, aby nie tracić jasności obrazu podczas jego rozmywania. Oprócz tego mogę także stosować troszeczkę bardziej dokładny filtr, który zawija tak jakby ten blur na krawędziach. Spróbuję to pokazać, nie wiem czy się uda. Spróbujmy rozmyć scenę trochę bardziej. Jeszcze trochę. Myślę, że tak będzie ok. Widać teraz już, że przy tym rozmyciu część rozmywanych pikseli wychodzi poza obszar obrazu. Jeżeli teraz włączę sobie bokeh, w tym momencie to rozmycie tutaj jest tworzone od krawędzi obrazu i ta krawędź przysłania rozmycie otrzymane wcześniej. A więc dzięki temu ten filtr cyklicznie tak jakby powtarza prawą część sceny po lewej stronie i tak dalej. Więc jest być może trochę bardziej złożone obliczeniowo, ale daje w efekcie lepsze rezultaty. Ok, tak to wygląda. Teraz mogę także zamiast filtrowania, mogę to wyłączyć na razie i mogę ustawić sobie coś takiego jak filtrowanie czy też rozmywanie sceny, ale względne. To znaczy, że scena czy też mój rozmiar w poziomie i w pionie jest traktowany jako 100%. Jeżeli wyłączę checkbox relative, w tym momencie mój blur czy też rozmycie określam w procentach i 4% to jest dosyć sporo dla dużych obrazków. I tak dalej. Jest to dosyć proste i mogę wtedy ustawić sobie niezależnie to samo dokładnie rozmycie w osiach X oraz Y. No i oczywiście, jeżeli mój obrazek jest prostokątny, to wtedy 20% na Y nie jest tym samym, co 20% na X. Dlatego mogę włączyć korektę tak zwanego współczynnika proporcjonalności, czy proporcji tego obrazka, zwanego aspektem. Jeżeli włączę Y, to w tym momencie Y zostaje troszeczkę poprawione. Jak w X, no to X jest poprawiony. Tak to działa. Teraz, parametr size, który jest na najniższym dolnym slajderze, określa, jak bardzo ta modyfikacja wprowadzana przez nod jest widoczna na wynikowym obrazku. Jeżeli size będę zmniejszał, w tym momencie będzie tak, jakbym tego blura odejmował od obrazka, czy też powodował, że będzie on słabszy. Nie zmienia to, proszę zauważyć, jakby procentu rozmycia, to jest dalej 20%, ale sam wpływ tego rozmycia tajemniczym sposobem jest coraz mniejszy. Ok, tak to działa. No i w efekcie dostaję przy size równym 0 ostry obraz wynikowy, który jest takim samym obrazem jak obraz oryginalny. Inne rodzaje rozmycia to jest nie tylko flat, ale również tent, czyli troszeczkę taki bardziej namiotowy jakby sposób, dwuliniowy, później kwadratowy, sześcienny, gaussowski, a później jakieś bardziej zaawansowane algorytmy Katruma i Mitcha. Każdy z tych algorytmów rozmywa obraz i najbardziej takim często, najczęściej używanym jest algorytm, który nazywa się Fast Gaussian. To jest algorytm, który dość dobrze rozmywa bardzo równomiernym rozmyciem scenę, a jest szybszy od zwykłego gaussowskiego, który niestety daje trochę lepsze efekty.
No więc jeżeli zależy nam na precyzyjnym, bardzo gładkim, ładnym rozmyciu, to wtedy używamy filtru Gaussian. W przeciwnym wypadku wystarczy zwykły fast Gaussian. Czasami nawet wystarczy ten. No myślę, że to jest wszystko, co na ten temat można powiedzieć, przynajmniej jeżeli chodzi o absolutne podstawy zerowe dotyczące pracy tego noda. Natomiast on jest dość często wykorzystywany na przykład w tych sytuacjach, kiedy chcemy coś mocno rozmyć. Jeżeli chcemy mieć pierwsze tło na przykład idealnie rozmyte, a za nim później jakąś stawianą scenę ostrą, w tym momencie ten nod się przyda. Tak samo, jeżeli próbujemy robić coś takiego jak winietowanie. Winietowanie jest to takie przyciemnienie krawędzi obrazu pozostawieniem obrazu pośrodku całkiem jasnego. Tworzy to taki przyjemny jakby punkt skupienia uwagi na środku sceny. No i do winietowania ten blur również się przydaje, ale później pokażę może w innych tutorialach, jak to się robi. Myślę, że to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.